W tych tygodniach nasz ogród klasztorny po tamtej stronie pięknieje. Proboszcz się ostro zabrał za porządki. Nie ukrywam, że bardzo mi się to podoba, bo przejaśniał ten ogród. No i były przy okazji również wycinane różne krzewy, drzewa owocowe, żeby właśnie uporządkować tę rzeczywistość ogrodu. I byłem taki zdumiony, bo czasami wycinało się krzak albo jakieś właśnie drzewo owocowe, ale to nie koniec. Potem musiała przyjechać i skorzystaliśmy, że była koparka i wykopywała te korzenie, bo całe drzewo ma przecież cały system korzeniowy i nie wystarczy obciąć pień, prawda, żeby coś usunąć, bo są te korzenie. Z korzeniami tutaj zmagaliśmy się również ostatnio przy domu katechetycznym, bo okazało się, że nawet parę metrów od drzewa, tego nie widać, ale tam były korzenie i korzenie weszły do rur kanalizacyjnych, pozatykały całe rury. Dlaczego mówię o tych korzeniach? W słowie do Kolosan Paweł mówi: zapuśćcie w Chrystusie korzenie. I odwołuje się do tego obrazu korzenia. Korzenia może nie widać, tak jak tutaj właśnie były wycinane drzewka, wydawało się, że wszystko zrobione, a dopiero jak przyjechała koparka i zaczęła wyrywać te pnie, okazało się, że trzeba było jeszcze kopać parę metrów dalej, żeby powyrywać te korzenie. Pan Bóg tak mądrze wymyślił całą przyrodę i naturę, że drzewa mogą funkcjonować, mogą żyć, mogą stać, trzymać się dzięki całemu temu systemowi korzeni. To dzięki korzeniom, jak wieje wiatr, drzewo się nie przewraca. Ale te korzenie są albo głębokie, albo szeroko rozpostarte. To dzięki systemowi korzeni, jak jest susza, drzewo dalej może pięknie rosnąć, bo czerpie wodę z ziemi. Zapuszczenie korzeni to jest pewien proces. To nie jest tak jednego dnia. Podobnie jak roślina rośnie wzwyż, to też rośnie pod ziemią. I tego nie widać. I Paweł mówi: zapuśćcie w Chrystusie korzenie. Korzenie są niewidoczne. I wydaje mi się, że to do tej rzeczywistości może się również odnosić. Do takich rzeczywistości wiary może niewidocznych w naszym życiu. To może być Twoja osobista modlitwa w domu, której przecież może nikt nawet nie widzieć. To może być Twoja modlitwa w ciągu dnia z Panem Bogiem. Nauka teologii duchowości mówi na przykład o takiej rzeczy, która się nazywa akty strzeliste. Na przykład idziesz ulicą, zobaczysz piękne drzewo i mówisz w sercu: Panie Boże, jak to pięknie drzewo stworzyłeś. Albo widzisz drugiego człowieka, ucieszysz się z jego obecności: Panie Boże, dziękuję Ci za tego człowieka. Albo w sytuacji trudnej jesteś w konfrontacji z drugim człowiekiem, prawda? I może być taki akt strzelisty: Panie Boże, proszę Cię, żebym go nie zabił. Albo: Panie Boże, proszę Cię, żebym mógł kochać tego człowieka. Czyli ta rzeczywistość może, której nie widać, czy może sięganie do Słowa Bożego, żeby sobie czytać to Słowo, które Pan Bóg nam daje każdego dnia. Dzisiaj jest wiele, wiele pomocy. Są książki, takie czytania na każdy dzień. Internet dostarcza nam pomocy. Można na komórce zamontować taką aplikację Pismo Święte i tam każdego dnia czytać sobie, jakie Słowo dzisiaj jest. Czyli czym Pan Bóg zaprasza nas, żebyśmy żyli. I co jest pięknego w tych korzeniach? One są niewidoczne, podobnie jak korzenie drzewa. Ale jeżeli potem będzie wiał wiatr, to drzewo się nie przewraca, jeżeli ma korzenie. I tak samo w naszym życiu, jeżeli będziemy zapuszczać w Chrystusie korzenie,
czyli poszukiwać tych form, które Tobie pomagają być w tej osobistej relacji z Jezusem Chrystusem, bo każdy ma swoje. Tutaj na szczęście w parafii mamy też do dyspozycji różne formy. Jest Eucharystia, to jest coś, rzeczywistość cudowna, bo to jest prawdziwa, realna obecność Boga, który przychodzi i jest z nami obecny. Po Eucharystii zawsze mamy modlitwę różańcową. Ktoś może widzieć właśnie, że różaniec też jest tą formą, która pomaga mu być z Jezusem. Mamy adorację Najświętszego Sakramentu, można w ciągu dnia podejść, czy mamy właśnie Biblię w domu, którą możemy czytać, żeby zapuszczać w Chrystusie korzenie. Że potem właśnie przychodzi susza, a przecież przychodzi. Takie jest życie. Tak jak pogoda, jest raz deszcz, raz susza, tak w naszym życiu duchowym, w naszym życiu są momenty piękne, ale są momenty, kiedy przeżywamy jakieś trudności, czy to są choroby, czy rozczarowania, czy trudne sytuacje, które nas spotykają. I wtedy właśnie, jeżeli się okaże, że zapuściliśmy w Chrystusie korzenie, tu nie chodzi mi o taką rzeczywistość, że chcę Wam mówić, że to wszystko się dokonuje o naszych siłach. Nie, bo to zawsze jest darem Boga. Ale żeby stworzyć Panu Bogu przestrzeń, aby ten dar mógł nam podarować. To jest ten czas, którego szukamy. Tak jak ta Eucharystia. Znaleźliście czas i teraz możemy razem się wspólnie modlić, słuchać słowa i karmić ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Daj Boże, abyśmy zapuścili w Chrystusie korzenie. Właśnie po to, że kiedy będą te trudne momenty, będziemy mogli dalej trwać. Po co? Tak jak to drzewo owocowe. Nie jest samo dla siebie, ale żeby przynosić owoce, żeby ktoś mógł przyjść i nakarmić się z tego drzewa, nakarmić swój głód. Żeby ktoś, kto jest obok ciebie, spragniony Boga, a jeszcze nie zapuścił korzeni, może jeszcze nie usłyszał, nie spotkał, żeby mógł podejść do ciebie i dzięki temu, że ty czerpiesz soki od Boga, możesz przynosić owoce, które są od Boga, żeby drugi mógł się nakarmić Bogiem przez ciebie. Amen.